Jestem w Rogaczach. Tu akurat taki nowy projekt Arche Środowisko powstaje. Kiedyś jak pojawiła się pandemia, to tak sobie pomyślałem, jak to uciec od troszkę od ludzi, troszkę od cywilizacji. I tak puściłem sobie takie hasło. No i tak to się zdarzyło. Darek Żochowski wyjechał w teren. Trafił akurat do miejscowości Rogacze. Kupił to siedlisko od pana Barana. Ja dopiero jakby dzisiaj tą właściwą drogą przyjechałem. Jestem pod wrażeniem dojazdu i w ogóle jakby zupełnie innego miejsca, innych ludzi tu. To jest inny świat. I bardzo się cieszę, że gdzieś trafiamy i z taką turystyką trochę społeczną. To jest projekt bardziej społeczny, myślę, niż służący do zarabiania pieniędzy. Myślę, że to jest na czasie. Gdy tak pędzimy i tu w korporacjach i to, i w ogóle produkujemy tyle śmiecia, tyle przedmiotów, żyjemy materialistycznie, to tu możemy się zapomnieć i gdzieś z powrotem wrócić do źródeł, do wartości, poznać tych ludzi, dopóki jeszcze żyją. No, piękni ludzie są i uczmy się od nich. Witam w Arche Siedlisko. Jest to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc i wyjątkowy projekt Grupy Arche, który po pierwsze wpisuje się w dążenie Arche do tego, żeby zachować zabytki, zachować miejsca, które kiedyś były ludzkimi siedzibami. A po drugie łączy też takie elementy jak nowoczesność. Nowoczesność w postaci ekoboksów, w których można wygodnie wypoczywać, w którym może mieszkać naprawdę wygodnie 4 osoby, a 2 dodatkowe. Mamy tutaj ciszę, mamy tutaj spokój, mamy tutaj zieleń i mamy podlaskie klimaty, podlaskie smaki, zapachy. Kontenery trafiają, zakupujemy je z różnych portów morskich, no i później, jak trafiają do naszej fabryki, zostają przekształcane na jednostki mieszkalne. Wyposażamy je od podstaw w konstrukcję ścian, modułowe łazienki, w sypialnie, gotowy kontener morski do zamieszkania. Projekt, który no, chyba raczej jedyny w Polsce taki jest, takim, że możemy własne jednostki produkować i jeszcze je zagospodarować na Arche Siedlisko. Ekoboksy malują uczestnicy Fundacji Leny Gruchowskiej. Przede mną Ania Krzemińska. Aniu, jak długo malowałaś tego zajączka pięknego? Przez jakiś czas. Przez jakiś czas malowałam. A co cię skłoniło do powstania takiego zajączka? Małgosia Rek zaproponowała takie zadanko, jak malowaliśmy. A sama sobie takie kolory barwne dałaś, czy Małgosia ci podpowiedziała? Małgosia podpowiedziała. Czy coś jeszcze na tym boksie powstało? Jeszcze chyba mróweczki zaczęłam malować. A jesteś z tej swojej pracy bardzo dumna? Tak. Dziękuję. Dziękuję. Moim i Państwa gościem była Ania Krzemińska. Dziękuję.